Witam wszystkich, Kamil Cebulski, kłaniam się niezmiernie nisko, a że ostatnio pod którymś z moich postów wywiązała się długa dyskusja na temat ofiar, które się pojawią, jeżeli rozpowszechnimy broń dla każdego obywatela, to postanowiłem zrobić taką krótką prezentację. Zobaczymy, czy ta forma przypadnie mi do gustu, a jak mi przypadnie do gustu, potem sprawdzę, czy wam przypadnie do gustu. Jak wam przypadnie do gustu, to może takich prezentacji nagramy więcej. A niestety ludzie dzielą się na tych, którzy potrafią przewidywać przyszłość, i tych, którym to troszeczkę gorzej wychodzi, tak? Z długiem publicznym, tak? Jest fajnie, rozwijamy się, zapożyczamy się, a to, że za 10 lat czy 15 będziemy mieć powtórkę z tego, co dzieje się w Grecji, to mało komu przychodzi do głowy. No ale przejdźmy do tematu. Kim są ofiary zakazu posiadania broni? No bo ludzie myślą, że to są te ofiary, które my sobie razem zamordujemy. To znaczy my jako społeczeństwo będziemy się nagle więcej zabijać. Nie są ofiary zakazu posiadania broni, ale to nie te ofiary. Dobra, przejdźmy do tematu. Liczba broni na świecie, znaczy w Europie, na 100 obywateli. Polska jest, tak jakby to powiedzieć, w szarej dupie, znaczy w białej dupie, jakby wychodziło z tego. Z tego slajdu mamy 1,3 broni na każde 100 cywilnych, powtarzam, cywilnych obywateli. Czyli 142 miejsce na świecie i trzecie w Europie, bo gorsi są tylko Rumunii i Litwini. Tam jest mniej broni, ale na przykład jak przejedziemy na granicę z Niemcami, no bo to niedaleko jest, to tam ludzie mają jakieś 25, 23 razy więcej broni na obywatela. Wyobraź sobie, idziesz sobie ulicą w Niemczech i co trzecia osoba ma bronię. Ja wiem, że Niemcy słyną z masakr i ze strzelanin na ulicach. Nie? To samo Norwegia, Szwecja, Finlandia 45, dużo dzisiaj będzie o Finlandii. 45, co drugi obywatel. Szwajcaria 45,7, tyle samo co w Finlandii. Nie? To o tym będzie. Czechy 30, czyli jakieś 20 razy więcej od nas, 22 razy. Francja 31, popatrzcie, a tam nawet tyle teraz jest tych rozruchów związanych z imigrantami, którzy gdzieś tam te zasiłki, te rozboje, tak? Jakoś nie słyszymy, żeby jakiś praworządny obywatel wziął karabin i ich wystrzelał, nie? Raczej takie rzeczy się nie zdarzają, więc no jesteśmy na samym końcu, jeżeli chodzi o ilość broni. To jest ze skan książki Prawo do broni w Europie i w Polsce. I co my tutaj możemy wyczytać? Liczba pozwoleń na 1000 osób. Polska 4, Niemcy 40. To jest, jeżeli chodzi o pozwolenia na broń, tak? Czyli Niemcy mają 10 razy więcej, Czechy mają jakieś 7 razy więcej. Ale mamy liczbę jednostek broni na 1000 osób. Tak? Polska 7, Niemcy 120, czyli Niemcy mają 10 razy więcej pozwoleń, ale 20 razy więcej broni. Niewiarygodne, tak się tam strzelają. Tu możecie sobie zerknąć. Ok. Jeżeli mówimy o broni, no to ludziom się kojarzy, że jak będziemy mieć broń, to pójdziemy zabić sąsiada, bo gra u niego głośno muzyka na grillu, nie? Więc trochę informacji o zabójstwach w Polsce, dane policyjne. W 2009 roku wszczęto 729 postępowań w sprawach o zabójstwa, czyli tyle mieliśmy zabójstw w Polsce. Udało się ustalić policji motywy zbrodni, ale tylko w 469 przypadkach, więc na kiepsko im to poszło. Słuchajcie, nieporozumienia rodzinne. 221 przypadków, czyli niespełna połowa wszystkich zabójstw to rodzina cię zabije. Pamiętaj, z rodziną tylko na zdjęciu. Rodzina cię zabije. Jeżeli ktoś cię ma zabić, to najprawdopodobniej będzie to rodzina.
Złodzieje, rabunek, czyli idziemy sobie ciemną uliczką, nagle ktoś przychodzi, przystawia nam nóż do gardła i tak dalej, to tylko 12% przypadków, tak? Czyli złodzieje nas nie zabijają. Zabójstwa na tle seksualnym, tak? 9% przypadków, czyli to jest jakieś 2% wszystkich zabójstw, to jest gwałt. Chyba przeważnie na kobietach, nie? Chociaż takie czasy. Zabójstwo na zlecenie, 11 przypadków, czyli masz większe prawdopodobieństwo, że ktoś wynajmie mordercę i cię zabije, niż cię zgwałci. Nieźle. No i inne 173, niewymienione, ale ustalone. Z 763 odnotowanych przestępstw, 265 to były usiłowania, czyli takie nieudane próby zabójstwa. Mamy więc 1/3 szans, że taką próbę zabicia nas przeżyjemy. Nie jest tak źle, prawda? W przypadku zabójstw o charakterze rabunkowym sprawcy zabrali ofiarom łącznie 850 tysięcy złotych, czyli 15,5 tysiąca na osobę. Policjanci odzyskali od sprawców około trochę więcej jak 1/3, tak? Czyli mamy 1/3 szans, że przeżyjemy i 1/3 szans, że odzyskamy swoje pieniądze. Jak mamy 15,5 tysiąca na osobę, to powinniśmy się już martwić tym, że ktoś nas zabije, bo tak ze statystyki wychodzi średnia wartość życia. Najczęściej sprawca posługiwał się niebezpiecznym narzędziem, nożem lub siekierą. Tak było w 404 przestępstwach, czyli 53%. Broń palna była użyta w 35 przestępstwach, 4,5%, tak? Czyli 1,2 obywatela ma broń, a 4,5% wszystkich zabójstw było z użyciem broni, czyli jak gdyby więcej tych zabójstw niż wychodziłoby ze statystyki, prawda? Czyli jeżeli, powiedzmy, że to jest 4 razy więcej, czyli jeżeli mielibyśmy 30% obywateli, gdyby miało broń, to 120% przestępstw, zabójstw, morderstw byłoby z użyciem broni? Nie, to nie trzyma się kupy. Wykrywalność. 93% zbrodni, zabójstwa, morderstwa jest przez policję wykryte. Zarzuty zabójstwa usłyszało 755 podejrzanych, czyli w zasadzie prawie wszyscy, w tym 23 nieletnie osoby. Czyli 3% zabójstw dokonują osoby nieletnie, dzieciaki. Nie? Wśród podejrzanych o zabójstwa były 104 kobiety, no, feministki już się będą tutaj burzyć, nie chcemy parytetu, niech kobiety więcej zabijają. 14% wszystkich zabójstw, czyli masz 4 razy większe szanse, że zabijecie kobieta niż dziecko przed skończeniem 18 roku życia. Więźniowie. 3 podejrzanych zabiło podczas przerwy w odbywaniu kary, czyli wyszli sobie na przepustki. 1 podczas zwolnienia z okresowego, pewnie z jakąś chorobę czy coś takiego, nie mam pojęcia, to jest zwolnienie okresowe. A 3 osoby zabiły podczas oczekiwania na rozpoczęcie kary. Czyli wyobraźcie sobie, jest taki okres, gdzie zabiłeś, tak, jesteś sądzony, odpowiadasz z wolnej stopy, bo nie trzymają cię w areszcie. Sądzisz się 5-8 lat, zapada wyrok, że idziesz na 20 lat do więzienia i od momentu uprawomocnienia się tego wyroku masz wezwanie na za 1,5 roku przyjść do więzienia. Tak, termin ci wyznaczyli. I w ciągu tego 1,5 roku 3 osoby zabiły inne osoby. No bo jeżeli i tak mam spędzić w więzieniu trochę czasu, rok, dwa, bo to niekoniecznie to zabójstwo, no to czemu by jeszcze sobie nie napaść na sąsiada albo nie wymierzyć sprawiedliwości swojej byłej żonie, nie? Więc popatrzcie, sam system karny, który wymaga oczekiwania na rozpoczęcie kary, to jest już 0,5% zabójstw.
Wśród podejrzanych o zabójstwo było 49 uczniów, 9 studentów, 82 emerytów i rencistów. Słuchajcie, uczniowie, czyli no podejrzewam, to są osoby do 18 lat, może do 19, bo tutaj ta klasa maturalna jest trochę przesunięta. Ale słuchajcie, emeryci, no z czym ci się kojarzy emeryt? No taki fajna babusia, taki dziadziuś, tak, który gdzieś tam sobie bierze tą emeryturkę i ręczy. Taki dorany przyłóż, grzeczny obywatel kontra uczeń, nie? Fajka jedna za drugą, dresy, biją się, nabuzowanie tych hormonów i tak dalej. A to ten dziadziuś cię zabije. I to z prawdopodobieństwem prawie dwa razy większym, nie? Czyli trochę inaczej niż byśmy sobie to wyobrażali, gdzie tam młodzież jest taka agresywna. Jednak najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni. 442 osoby. Ponad połowa bezrobotni. Ile tych bezrobotnych jest? 10%? 12%? A zabijają 442 razy w ciągu roku. Czyli ponad połowa wszystkich zabójstw to bezrobotnych. To bezrobotni. Więc chcemy zwalczyć zabójstwa? Zabijmy bezrobotnych. Nie? Czyli podnoszenie płacy minimalnej, nie? Kojarzycie, no? Okej, to jest 59% dokładnie, okej. Połowa podejrzanych nie było wcześniej karanych sądownie, 12% było karanych za przestępstwa podobne, czyli też usiłowanie zabójstwa lub zabójstwo, więc no 10-12% powtarzalności. Nie? Czyli wyobraźcie sobie człowieka, który siedzi 10 czy 15 lat w więzieniu. Okej. Okay. Czemu ty z tym trochę nie powalczyć? U 400 dorosłych podejrzanych stwierdzono nietrzeźwość. 53% osób to byli nawaleni ludzie. Może niekoniecznie nawaleni, ale stwierdzono nietrzeźwość. Czyli to powyżej 0,4, 0,2? Tak, na drodze podejrzewam, że to tak, taką chyba samą definicję będą mieli. 1%, czyli 6 osób było pod wpływem narkotyku. Ha, co zabija? Ha, ha. Woda zabija, moi drodzy. Woda zabija. I to w ponad połowie przypadków, czyli mamy bardzo dobry profil psychologiczny. Bezrobotny, nawalony, bezrobotny emeryt. To jest ta osoba lub rencista. Która, aha, tu nie było, a nie, emerytów i rencistów, więc te osoby najprawdopodobniej się zabiją i też mężczyźni oczywiście, nie inaczej. Miejsce zabójstw, mieszkania 43%, domy jednorodzinne 21%, co razem daje 64%, czyli 2/3 wszystkich zabójstw jest popełniana w domu, tam gdzie mieszkasz, albo jak idziesz na imprezę do kolegi i tam sobie chlejecie z bezrobotnymi. Pamiętajcie, nie chlejcie z mężczyznami, bezrobotnymi i emerytami. Nie róbcie tego, bo to może się źle skończyć. Na ulicy 12% przypadków, czyli to by wychodziło, że jakieś tam rozboje, nie wiem, jak się chłopaki pobiją na dyskotece, jeden wyjmie nóż, takie typu przypadki, to jest tylko 12%. Nie siedźcie w domu, idźcie na dyskotekę i jest bezpieczniej na dyskotece. W lesie 15%, 2% przypadków, czyli 15 sztuk przypadków. Na polu i łące 1%, czyli to już takie bardziej pewnie jakieś planowane. W zbiornikach wodnych 1%, ogródki działkowe 1%, czyli mieszkajcie na ogródku działkowym, tak, aby nie być zabitym. Przystanki 1%, nie jeździcie komunikacją miejską. Nie jeździcie. 6 zabitych. Okej, a to były dane, jeżeli chodzi o Polskę, a jak to jest na świecie? Tu są dane za 2005 rok na tej mapce i jak widać, Polska za bardzo nie odstaje od tych przyjaznych dla posiadania broni krajów. Oczywiście mamy, no jesteśmy krajem, gdzie się o wiele częściej zabijamy, bo tak mniej więcej 1,2 do 1,5 by wychodziło średnio, jeżeli chodzi o Polskę. W Niemczech to jest mniej. Mają
25 razy więcej broni, mniej zabójstw. Czechy, mniej zabójstw. Francja, mniej zabójstw. Finlandia poniżej jednego ma ilość zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, czyli dwa razy mniej niż w Polsce, a broń tam ma co druga osoba. Szwecja, Finlandia to samo, jedynie w Rosji jest więcej zabójstw. Ciekawe, czy w Rosji tak łatwo można posiadać broń, nie? Ciekawe. Hiszpania nawet, no Grecja jest podobnie jak w Polsce z zabójstwami. Tak by z tej mapki z 2005 roku wychodziło, a tu mapka za 2012 rok. Jak widać, Polska należy do tej części kultury europejsko-azjatyckiej, która się nie zabija. Na tej mapce to super widać, bo w Polsce mamy tylko dwa regiony powyżej 1,5 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, a tak przeważnie dominuje 1 do 1,5 zabójstwa. Oczywiście w takich Niemczech dominuje poniżej 1. W takiej Hiszpanii też, w takiej Francji, no to już tak między 1 a 1,5, czyli nadal zabijamy się o wiele częściej niż w Europie. Może dlatego, że mamy więcej bezrobotnych i rencistów, którzy nas zabijają, i mężczyzn. No dobrze, ale jeżeli nie będziemy się zabijać, to może będziemy się samozabijać, nie? Czyli będziemy popełniać samobójstwa, bo no jest taka teoria, że jeżeli chcemy się powiesić, no to już wymaga troszeczkę więcej wysiłku, bo musimy ten sznurek sobie przygotować, musimy poczytać, jak ten sznurek zrobić. No chociaż nie, niekoniecznie. Ja bym się taki fajny sznurek, jakbym miał się wieszać tak z tymi pętelkami, jak na westernach. No ale okej, musimy gdzieś się powiesić, no i to jest taka, długo się umiera, to jest męczące. Zawsze będzie jakiś odruch, jakoś samoobronny, nie wiem, że przerwiemy tą próbę samobójstwa. Podobnie z tabletkami, zawsze ktoś nas może znaleźć, bo to długo trwa i tak dalej, i tak dalej. A broń, no to chwila słabości, od mała depresyjka, bo nas chłopak rzucił, dziewczyna, i sobie możemy strzelić w głowę. Liczba zamachów samobójczych zakończonym zgonem. Słuchajcie, 2004-2012 to jest około 4000 samobójstw w Polsce było rocznie. Oczywiście dominują mężczyźni. Tutaj też parytety feministki będą chciały pewnie wprowadzić. Natomiast 2013-2014 liczba samobójstw wzrosła o 50%. Tak, czyli jak wiemy, w 2013 tak zliberalizowano dostęp do broni, że 50% więcej się zabijamy. Chociaż nie, w 2013 to chyba powstał Kongres Nowej Prawicy. Tak, to Korwin zabił. W 2013 zaczął zabijać. Albo nie wiem, co powstało wtedy. Na pewno coś się wydarzyło. Może czekajcie, jakieś bezrobocie, jakieś tam wybory, nie? Coś takiego może? Nie? No w każdym bądź razie, jak widać, nie jest z tym dobrze. Tutaj mamy roczną liczbę samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców na świecie, tak? Na Wikipedii jest taka wielka lista, wziąłem okolice Polski. Zabijamy 16 osób około, zabija się w Polsce. To są dane za różne lata, ale to mniej więcej porównywalne. Teraz trochę więcej, czyli 16 osób zabija się na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce. To jest dokładnie tyle samo, może nie dokładnie, ale no mniej więcej tyle samo jak Szwajcaria, która jest zaraz nad nami. Czyli w Szwajcarii, gdzie to drugi obywatel ma broń, mało tego, każdy mężczyzna, który idzie na służbę wojskową czy takie przeszkolenie, może sobie zabrać tą broń, stena, którego tam dostał do siebie, do domu, i jeszcze dostawał rządową amunicję, ale niestety lewactwo to amunicję już odebrało, ale broń nadal każdy ma. I kraj, gdzie jest 1,2 broni i kraj, gdzie jest 47 broni na 100 mieszkańców, czyli to jest 30 razy więcej, może nawet 35 razy więcej, ilość samobójstw jest taka sama. Podobnie oczywiście w Austrii, gdzie też jest 20 razy więcej broni, podobnie Finlandii, no w Finlandii troszeczkę więcej, może tam się jedna osoba na 100 tysięcy więcej wiesza, ma tam mniej światła, więc być może to jest też z tym związane.
W Białorusi 35 osób się zabija. No nie fajnie tam mają. Czekajcie. Białoruś chyba biedniejsza od Polski, nie? Czy biedota wpływa na liczbę samobójstw? Dania 13. Może tak! Nie? Może jednak to nie broni, bo no bo nie dodaje się to, tak? Więc mamy, nie odstajemy, jeżeli chodzi o główne kraje europejskie, Austrię, Czechy, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw, odstajemy w ilości broni. W Stanach były takie dwa głośne wydarzenia związane z prawem, gdzie w jednym miasteczku nakazano, aby każdy obywatel miał broń. Kinso w Georgii w 1982 roku uchwaliło obowiązek posiadania broni wraz z amunicją przez każdego właściciela domu. W każdym domu był shotgun, albo jakiś karabin, albo pistolet. Przed wprowadzeniem obowiązku Kinso zamieszkiwało 5242 osoby. Poziom przestępczości był 10% wyższy niż średnia krajowa. W ciągu dwóch dekad, 20 lat przypomnę, populacja miasteczka wzrosła czterokrotnie, a poziom przestępczości spadł o 53%. Czyli każdy ma broń, ilość przestępstw spada o połowę. 53% to jest ponad połowa. Wyobraźcie sobie 1000 złamań, nagle jest 500. Fajne, nie? A jak jest bezpieczniej, to i ludzie przyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. Odwrotnie, w innym miasteczku wprowadzono zakaz posiadania broni. Morton Grave w stanie Illinois, mój ulubiony stan, jeżeli chodzi o lewactwo, wprowadziło bezwzględny zakaz posiadania broni wszystkim cywilom. Wyobraźcie sobie Ameryka, gdzie dużo osób miało broń, nagle weszło prawo i przyszła policja i dzień dobry, poprosimy o broń, poprosimy, amunicję też, dawaj. W rok po wydaniu zakazu przestępczość w tym mieście wzrosła o 15,7% w zaledwie jeden rok. Przy jednoczesnym niewielkim spadku populacji, czyli trochę ludzi wyjechało, ale powiedzmy sobie szczerze, że te wyjazdy niekoniecznie musiały mieć z tym związek, nie wiadomo jaka była tendencja przed, więc tego tutaj nie pokazali. Więc to są przykłady z praktyki. Ok, przejdźmy do głównego tematu. Ta tabelka pokazuje ilość ofiar w II wojnie światowej. Polska według tych danych 5 600 000 ludzi poległo, zostało zabitych, zamordowanych w wyniku wojny. Nie są to naturalne zgony, w wyniku wojny to jest 16% wszystkich mieszkańców, czyli co siódma osoba zmarła zabita i to jest największy odsetek na całym świecie chyba. Nigdzie tyle, tak dużo ludzi nie umierało. Szwajcaria! Zmarło 100 osób przez całą wojnę, 100 cywilów i to przez omyłkowe zbombardowanie jakiejś tam szwajcarskiej zamiast niemieckiej wioski, czy francuskiej, nie wiem, po prostu lotnisko, w której strony się pomyliło i zamordowało 100 cywilów. Ha! Może dlatego, że tam jakoś ludzie mieli broń? A może dlatego, że tam są te góry i tam nie opłacało się zabijać? A może 3/4 przemysłu szwajcarskiego pracowało i sprzedawało broń do Niemiec, a pozostała 1/4 do Francji i dobrze na tym zarabiali? Nie wiem, ale my, jak wiemy, jesteśmy krajem, gdzie przemysł jest z górą, produkujemy na cały świat i nikt by się nie ważył nas podbić, bo by się nie opłacało, bo i tak może od nas kupić broń? Chyba to nie działa. Więc, no tak, 5600,100. Nieźle, nie? Więc, no nie do końca tutaj się nam udało. Ale idźmy dalej. Słuchajcie, wojna zimowa, to o czym chciałem wspomnieć. Zaraz po kampanii wrześniowej Rosjanie, Związek Radziecki, postanowił, taki pan Stalin tam był, postanowił napaść na Finlandię.
Wojna radziecko-fińska, nazywana wojną zimową, czyli konflikt zbrojny prowadzony w okresie od 30 listopada do 12 marca, czyli przez całą zimę. Próba wymuszenia cesji lub dzierżawy fińskich terytoriów pogranicznych, czyli tej części najbardziej rozwiniętych ekonomicznie, taki nasz Śląsk, tak, powiedzmy, graniczył ze Związkiem Radzieckim. Helsinki się nie zgodziły i to wszystko zakończyło się wkroczeniem wojsk sowieckich do Finlandii. Wcześniej taką samą propozycję otrzymała Estonia, Litwa, Łotwa, Kutwa i w końcu Finlandia. I ta wojna została przez Finlandię przegrana, ale za to w jakim stylu? Okej, trochę o Finlandii. Finlandia jest krajem nizinnym, tak, nie wyżynnym, nie górskim, jest krajem nizinnym. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 152 metry. W kraju jest niewiele miejsc pokrytych równinami, czyli poza jakimś regionem Zatoki Botnickiej przeważają tereny pagórkowate. Nie góry! To nie jest kraj górski, to jest kraj pagórkowaty, czyli powiedzmy takie Góry Świętokrzyskie. To jest rejon pagórkowaty. A kiedyś, 12 lat temu, zabrałem wspólnika, przyjechał do mnie z drugiego końca Polski i z dziewczyną, i ja wziąłem żonę i poszliśmy zobaczyć najwyższe miejsce w Górach Świętokrzyskich. I był taki znak, że Łysica, to trzeba iść 25 minut i dopiero po 4 godzinach kapnęliśmy się, że my tą Łysicę już minęli, bo nikt nawet nie postawił znaku, jesteś na Łysicy, bo to taki po prostu większy pagórek i jak nie zobaczysz tego pagórka wcześniej na internecie, to nie kapniesz się, że jesteś na miejscu, zwłaszcza, że idziesz w doborowym towarzystwie i ciągle rozmawiasz. Czyli teren pagórkowaty. Na wschodzie i północy rozciągają się pogórza i wyżyny, których średnia wysokość jest troszeczkę wyższa. Ale to jest wschód i północ, czyli nie te rejony, gdzie była wojna, czyli bili się na terenach pagórkowatych, nie w górach. Na północy znajduje się trochę gór skandynawskich. Najwyższy szczyt 1328 metrów nad poziomem morza, czyli kiepsko trochę, nie? No tak, ale w Finlandii jest ponoć zimno w zimę. W Polsce też jest w zimę zimno. Średnia temperatura w Finlandii, no to oczywiście zima od grudnia do lutego, to jest średnio od minus 4 do minus 10, taka jest średnia temperatura. Czyli gdy to porównamy z mapą temperatury średniej w Polsce, to tak, jest tam zimniej mniej więcej, czy to lato, czy zima, jest tam zimniej o 5 stopni. O 5 stopni, czyli te 5 stopni to jest ta różnica, dlaczego Finlandia sobie tak poradziła dobrze w porównaniu do tego, jak sobie Polska poradziła źle. Armia fińska. Słuchajcie, w ocenie przewodniczącego Rady Obrony, marszałka polnego Mannerheima, nawet znacznie zwiększone wydatki w latach 39-44 były niewystarczające. Wojsko fińskie w przededniu działań wojennych liczyło około 34 tysiące ludzi. Cała Finlandia, kilka milionów ludzi, mieli armię 34 tysiące. Co ciekawe. Na 30 listopada, czyli kiedy ta wojna się rozpoczęła, armia fińska posiadała 254 tysiące karabinów powtarzalnych, 18 tysięcy sztuk broni krótkiej, 4 tysiące pistoletów maszynowych, 4 tysiące lekkich karabinów maszynowych i 2,4 tysiące ciężkich karabinów maszynowych, CKM-u. Wiecie, ile to jest 2400 sztuk CKM-u, takich, wiecie, wielkich, gdzie dwie osoby to obsługują? To jest dokładnie tyle samo, ile miała polska armia w kampanii wrześniowej. 2000 ponad, może nawet 2400, nie pamiętam, nie zanotowałem, ale kiedy sobie porównacie, że 34 tysiące ludzi miało tyle samo CKM-ów, co 900 tysięcy Polaków, no to, słuchajcie, Finowie na każdego żołnierza mieli 10 sztuk broni, najróżniejszej, tak, no bo, po co im te 10 sztuk broni, przecież to nosić? No nie, no może mieli jakoś tak strategicznie to rozlokowane, pochowane, przygotowanie do wojny partyzanckiej, że
sobie żołnierz dostawał 7 karabinów i masz, żołnierzu, ukryj te 7 karabinów gdzieś w okolicy tej, co mieszkasz, żeby nikt tego nie znalazł, a do wojny idź tylko z 3. Może tak było? Nie wiem, ale 10 karabinów na jednego żołnierza. Bardzo ważną częścią Narodowego Systemu Obrony była Gwardia Obywatelska. Składała się ona z ochotników, których liczba przy końcu 1938 roku wynosiła 111,5 tysiąca osób. 111 tysięcy, czyli taka milicja obywatelska. Przeważnie lepiej wyszkolona i jeszcze lepiej uzbrojona. Bo to są osoby, które posiadały własne karabiny. Wiecie, myśliwi, jakieś tacy braunowcy, nie? Gdzie tam strzelnica w każdej gminie i mamy karabiny i taką ścianę i mamy 3000 różnych karabinów, jesteśmy miłośnikami broni i co? I jak przyjdzie wróg, to prędzej jego zabijemy niż sami damy się zabić, tak? Czyli 34 tysiące ludzi i 111 tysięcy pomocników, ale takich pomocników profesjonalnych, którzy no trochę się może nie byli tak dobrze zorganizowani jak armia, ale przygotowani byli do wojny takiej partyzanckiej podjazdowej. Kobiety. Kobiety były zorganizowane w organizację kobiecej służby pomocniczej. Szkolono je w zadaniach takich jak służba zdrowia, administracja wojskowa, obrona przeciwlotnicza i przeciwchemiczna. Organizacja liczyła około 100 tysięcy osób. No tak, bo no wartałoby, żeby te kobiety umiały opatrzyć tego żołnierza, a jeżeli nie opatrzyć, to trochę znać się na obronie, na przykład przeciwchemicznej, kiedy facet gdzieś tam w armii zostawia rodzinę, no to ta kobieta obrończyni domowego ogniska, tak? Czyli masz bronić ognisko. Niestety ten argument nie działa, kiedy próbujecie mówić żonie, żeby podłożyła do pieca. Ale zapytajcie się swojej żony, jeżeli jesteście mężczyznami lub męża, jeżeli jesteście gejami lub cokolwiek, tak? Zapytajcie się żony, co trzeba zrobić podczas ataku chemicznego. I zapytajcie się, czy się chować na strychu, czy w piwnicy. Ten gaz to co, ucieka do góry, czy tak wchodzi tam gdzie nisko, nie? Więc wartałoby chociaż takie rzeczy znać. Zapytajcie się, czy polskie dziewczyny to wiedzą i masę innych ciekawostek, chociażby co oznaczają te syreny alarmowe. No ale oczywiście wiemy, 3 dni przed wojną nasze państwo wyszkoli każdego, żeby takie rzeczy wiedziało. 30 milionów ludzi przeszkolą w 3 dni i nikt nie zginie, bo nie ma podstawowej wiedzy o takich rzeczach. Po wojnie armia fińska straciła 22 tysiące ludzi zabitych i 43 tysiące rannych. 10 tysięcy zostało inwalidami. Czyli oczywiście tam na starcie wojny było 34 tysiące ludzi, ale no, część była zabita i zastąpiona była nowymi ludźmi. Ogólnie 23 tysiące osób w armii zginęło. Nie ma danych, jeżeli chodzi o to, ile zginęło tych pomocników milicji i ile obywateli. Ale kiedy porównacie sobie tą tabelkę z Wikipedii, ile zginęło w ogóle w Finlandii, no to są raczej dziesiątki tysięcy osób niż miliony, jak to miało miejsce w Polsce. Oficjalne dane sowieckie podają, że Armia Czerwona, która liczyła dobrze ponad milion osób, straciła 230 tysięcy ludzi oraz 1500 czołgów, 600 samolotów. Ale badania podjęte przez Wehrmacht w 1941 roku szacują liczbę zabitych na 273 tysiące. A Nikita Chruszczow w pamiętniku stwierdził, że 1 000 000 osób było razem zabitych i rannych. No ale powiedzmy, że on trochę był politykiem, więc pewnie trochę przesadzał. Trzymajmy się oficjalnych danych. 230 tysięcy ludzi, czyli każdy Fin w armii zabił jednego człowieka w Armii Czerwonej. No, a wiecie, jak sobie chłopaki radzili? Na przykład taki jeden podjeżdżał z granatem i był taki obóz Armii Czerwonej i wysadzał im kuchnię i nie mieli co jeść. Albo podjeżdżali na nartach na jakiś pagórek, się wdrapywali, zabijali jednego, dwóch ze snajperki i spieprzali długa na nartach. A pewnie w Finlandii dobrze jeżdżą na nartach, czyli armia, która liczyła 35 tysięcy ludzi,
potrafiła walczyć z armią, która liczyła dobrze ponad milion i była lepiej wyposażona w czołgi, samoloty, armaty i tak dalej. I skuteczność tej małej armii była taka duża. No dobrze, wróćmy do Polski. Słuchajcie, pierwszym aktem prawnym regulującym posiadanie broni palnej w Polsce był dekret naczelnika państwa. Z 25 stycznia 1919 roku ustanowił on obowiązek uzyskania pozwolenia odpowiedniej władzy państwowej na posiadanie broni myśliwskiej lub broni palnej krótkiej przeznaczonej do obrony osobistej. Za nielegalne posiadanie broni i amunicji można było iść na rok do więzienia lub dostać grzywnę do 5000 marek. Nie mam pojęcia, ile to było 5000 marek wtedy, jaką to miało wartość, ale rok więzienia, więc i pewnie grzywna była całkiem spora. Czyli to są takie same restrykcje, jakie wprowadził zaborca rosyjski po nieudanym powstaniu styczniowym. Tak to zrobił nasz tutaj naczelnik, kochany przez wielu ludzi. Wyobraźcie sobie sytuację, tak? Odzyskaliśmy niepodległość, napieprzaliśmy się w tej pierwszej wojnie światowej, odzyskaliśmy niepodległość, cała masa ludzi zginęła, wiecie, te mordy i tak każdy pamięta o tym, jak to wyglądało. I rozbrajamy naród. Po czym za rok mamy wojnę z ruskimi, którą wygraliśmy cudem, tak? Cud nad Wisłą. Dzięki temu, że dostaliśmy uzbrojenie z zagranicy. Szacun. Kolejne swoje ustawy były w 32, 33, znowu w 33. Czyli zaczęło się zakazywanie posiadania broni przez ludzi, to w sytuacji, gdzie jak wiemy, w Rosji i w Niemczech bardzo pokojowi ludzie dochodzili do władzy, nie? Im bardziej pokojowi ludzie dochodzili do władzy w Niemczech i w Rosji, tym my mogliśmy posiadać coraz mniej broni i to było coraz bardziej restrykcyjne. Ha! Mądre! Ponieważ broń służy do bronienia się, tak? Czyli jak sama nazwa wskazuje. Czyli jak ktoś nas atakuje, używa w stosunku do nas przemocy, to my wyciągamy broń i go zabijamy. No ale tutaj socjaliści doszli do władzy, czyli oni z natury bycia lewakiem wiedzieli, że będą stosować więcej przemocy, będą opodatkowywać, grabić, wystawiać mandaty, czyli będą stosować przemoc w stosunku do obywateli, więc zakazywali posiadania im broni, żeby się nie bronili, żeby nikt z pistoletem nie wbiegł do jakiegoś urzędu i nie wystrzelał ludzi. No ale jak wiemy, takie sytuacje w Szwajcarii zdarzają się nagminnie, że ludzie wbiegają z tymi swoimi karabinami do urzędów i mordują. Obrona Polski w 39. No bo już mieliśmy tak mało broni, że... Do obrony kraju w 39 faktycznie zmobilizowano 900 tysięcy żołnierzy, a planowali zwerbować 1350 tysięcy. Na tyle armia była przygotowana, tyle chciała mieć żołnierzy. Niestety zwerbowała tylko 900 tysięcy, czyli armia polska mogła liczyć połowę więcej, a nawet jeszcze więcej. Dlaczego? We wspomnieniach ludzi z tamtego regionu pojawia się bardzo często stwierdzenie odmowy mobilizacji ze względu na brak broni. Czyli tak, Hitler, tak, z jednej strony, Stalin z drugiej, ładują się do nas i państwo polskie mówi: chodźcie rezerwiści do wojska, pobijemy tą nazistowską zarazę i tak dalej. No to ja, patriota, idę do woja, tu idę, ja chcę zabijać Niemca. Sorry, nie możemy, nie mamy broni dla ciebie. Ale ja se kupię. Nie możesz se kupić, bo kulkę w łeb dostaniesz i na rok do więzienia. Polska armia posiadała i wymienione różne karabiny. Razem polska armia posiadała 1 260 000 sztuk broni około. CKM-ów 20 tysięcy, trochę się wcześniej pomyliłem. No ale to jedno zero i tak słabo na jednego żołnierza. Więc no 900 tysięcy ludzi, 1 200 000 sztuk broni. Czyli wyobraźcie sobie, że ten żołnierz na co miał?
karabin albo CKM-a. Idzie z takim wielkim CKM-em. Nie? Nie miał broni takiej rewolweru. Nie? Że na przykład tu ma karabin, tu ma rewolwer, a tu jeszcze jakiś inny gdzieś tam mały schowany. Nie? Tak nie było. Dostałeś jeden karabin i jak ci się popsuł, to dupa, musiałeś szukać. Albo jak go zgubiłeś, albo jak ci się zamoczył, albo jak biegnie tutaj na ciebie 30 Niemców, a ty wystrzelałeś ten karabin, to nie mogłeś tak sięgnąć po pistolecik, jak na filmach i jak w szeregowcu Ryanie z pistoleciku rozwalić czołg. Tak, no dobrze, jaki tego był efekt? Straty niemieckie w kampanii wrześniowej oficjalnie 17 tysięcy zabitych ludzi. 900 tysięcy żołnierzy zabiło 17 tysięcy ludzi. Sukces. Wielki sukces. Według powojennych szacunków Biura Odszkodowań Wojennych w armach z Wehrmachtem zginęło 66 tysięcy polskich ludzi. Tak? Czyli te 2 miliony, Niemcy mieli dobrze ponad milion pewnie, z tą naszą armią Polaków zginęło 16 tysięcy, Polaków zginęło 66, Niemców 16. Ale 134 tysięcy zostało rannych, a 420 tysięcy żołnierzy dostało się do niewoli, czyli jeden wielki disaster. No i teraz sobie porównajmy to z Finlandią, która tak dzielnie walczyła. Oczywiście Finlandia przegrała tą wojnę, w marcu zawarli pokój i oddali to terytorium, ale no... Nie poszło im tak łatwo, tak jak Niemcom w Polsce. Może by to było inaczej, ale pojawia się ten argument, że Finlandia to te pagórki, a my jesteśmy Polandia, czyli takie pola, tak? No dobra, ale całe południe Polski to są góry i pagórki i pogórza i to czemu nie oddaliśmy 90% terytoriów i nie walczyliśmy w górach, nie? Bo nie mieliśmy czym. Więc to był ten problem. Idźmy dalej. Powstanie warszawskie. Zestawień sporządzonych pod koniec września 1944 przez Okręg Warszawski AK wynikało, że w godzinie rozpoczęcia powstania warszawskiego oddziały AK ruszyły do boju uzbrojone po zęby, moi drodzy. 1000 karabinów, 300 pistoletów maszynowych, 60 ręcznych karabinów, 7 ciężkich karabinów, 35 karabinów przeciwpancernych, 1700 pistoletów, 25 tysięcy granatów. Oznacza to, że w momencie wybuchu powstania liczba faktycznie uzbrojonych powstańców wahała się od 1500 do 3500 ludzi na około 36,5 tysiąca zmobilizowanych, czyli mniej jak 1/10 do 1/18 żołnierzy w powstaniu warszawskim, to żołnierzy tej armii takiej zorganizowanej, nie to cywilów milicji, która tam jeszcze chciała pewnie pomagać i dobijać. 1/10, 1/18 miał broń. Nie byli zupełnie chłopaki do tego przygotowani. Czyli na 100 powstańców tylko 4 przystępowało do walki uzbrojonych. Dlaczego? Przecież gdyby każdy miał broń, a o tym, że wybuchnie wojna, pewnie wiedziano już ładnych kilka miesięcy przed, byłby czas, żeby się uzbroić, kupić sobie na łeb 10 karabinów, tak, schować w dobrych warunkach na czarną godzinę. Będzie powstanie, to sobie wezmę karabin, tak? Wezmę sobie pistolet. No, polska armia próbowała tak zrobić, kiedy już wiedziała, że przegra, to chłopaki pochowali te karabiny, gdzieś pozakopywali, owinęli jakieś szmaty, pozakopywali, ale to było robione na szybko, tam wilgoć się pozostawała. Z 5 sztuk amunicji w powstaniu warszawskim tylko 3 wystrzeliwały. 2 to były zacięcia broni, gdzie to szczelisz, nie wychodzi, to trzeba tam kilkanaście, 30, czy może z minutę grzebać w tym pistolecie, żeby przejść do następnego naboju, nie wiem, bo wyobrażam sobie tylko tak, za bardzo się na broni nie znam. No ale 3/5 wypalały, no to bardzo, bardzo słabe, bo złe warunki przechowania, bo chowanie na szybko, a gdyby każdy miał tak rozlokowane, tak jak to było w strategii szwajcarskiej, gdzie każdy obywatel dostawał od państwa
co kilka lat chyba jakąś dozę amunicji, którą miał chować i trzymać w odpowiednich warunkach zabezpieczonych na wypadek późniejszej wojny partyzanckiej, tak? Bo to było sensem armii szwajcarskiej, która no nie walczyła, bo nie została zaatakowana, i armii chińskiej, która została zaatakowana i walczyła, tak? Czyli na 100 powstańców 4 przystępowało nieuzbrojonych. Różne źródła i szacunki mówią, że w Polsce na skutek II wojny światowej zginęło od 5,2 do 6 milionów ludzi. W 2009 roku w Polsce dokonano 763 próby samobójstwa, z czego 500 tych prób zakończyło się śmiercią ofiary. Czyli rocznie zabijamy z siebie nawzajem 500 osób. Czyli taka odpowiedzialność osoba prywatna w stosunku do osoby prywatnej to jest 500 osób rocznie. Kiedy państwa się biją, no to giną miliony. Gdybyśmy się mordowali w takim tempie, jak to się dzieje teraz, to potrzebowalibyśmy 10 do 12 tysięcy lat, aby osiągnąć liczbę ofiar z II wojny światowej. 10 tysięcy lat! My potrzebowalibyśmy, żeby zabić tyle samo ludzi, co w samej tylko jednej wojnie światowej, gdzie to wojna była państwo kontra państwo, czyli państwo zabija więcej ludzi, niż ludzie zabijają siebie nawzajem, i to ludzie powinni mieć broń, nie żeby bronić się przed innymi ludźmi, tylko żeby bronić się przed państwem, tak? Które głupimi decyzjami doprowadzi do wybuchu wojny, bo tam. Więc wszyscy wiemy, że w takich krajach jak Szwajcaria, Finlandia, Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Czechy, gdzie broń na jednego mieszkańca jest 30 razy nawet więcej niż w Polsce, mordują się na ulicach 30 razy więcej bardziej. Oczywiście jest to nieprawda. Więc tyle miałem do powiedzenia, że podsumowując cały ten wywód, że ofiary zakazu posiadania broni, my ich nie widzimy, ale one będą w przyszłości, tak? Bo raz nas zaatakowali ze wschodu i z zachodu i mogą nas zaatakować jeszcze raz. I to najprawdopodobniej się stanie, prędzej czy później, tak? Więc czy my pozwolimy, żebyśmy byli nie dość, że biedni, bo jesteśmy bardzo biednym krajem w porównaniu do naszych sąsiadów, i rozbrojeni, tak? Bo wojna nie, tutaj walka nie tyczy się o to, że po wprowadzeniu broni nagle z 500 osób mordowanych iż zaczniemy mordować 1000 osób, to jest dwa razy więcej. Mało tego, zacznijmy mordować tyle co w RPA, 10 tysięcy ludzi rocznie, w tym najbardziej niebezpiecznym okresie. Zacznijmy mordować z takim tempem, to wiecie, ile będziemy potrzebować lat, żeby dogonić ofiary jednej tylko II wojny światowej? 500. No, więc tutaj są ofiary, tutaj to jest ważniejsze, czyli ograniczenie ofiar w przyszłości w stosunku do tych ofiar, które mamy teraz. Więc dziękuję bardzo. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żebyście wiedzieli więcej o moich różnych publikacjach. I napiszcie, czy wam się ta prezentacja podobała, czy jest sens w ogóle w takiej formie to przygotowywać, bo mnie namawiają, żeby takie rzeczy opowiadać. Ja jestem raczej taki piszący informatyk, gdzie wolę sobie pomyśleć, argumenty zaprzeć, niż nagrywać filmy, no ale taki jest rynek, tak? Ja się chcę dostosować do rynku i służyć klientom, a nie wymagać, żeby klienci się dostosowywali do mnie. Więc dajcie znać, czy wam się to podobało. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.